o czym są te wybory? No te wybory są rzeczywiście o wszystko, naprawdę mam takie poczucie, że ja oczywiście jestem realistką, więc to nie będzie czarno-białe, to nie jest tak, że wygramy albo przegramy, my polscy demokraci i polskie demokratki, wszystko zależy od tego, jaki będzie rozkład głosów, jakie będą możliwości stworzenia rządu, bo przecież tu nie chodzi tylko o pewną większość. No ale oczywiście uważam, że to tak naprawdę nie są wybory o to, która partia będzie rządzić, czy jaka koalicja powstanie, tylko to są wybory o to, czy będziemy żyli w ustroju demokratycznym, czy będziemy żyli w ustroju pogłębionego autorytaryzmu i fundamentalizmu. Dla mnie partia PiS znajduje się poza demokracją,